Cześć, z tej strony Kuba z firmy Audiotech. W tym filmie chciałem opowiedzieć Wam o nowym produkcie Herturi V Collection 6. Jest to zestaw klasycznych instrumentów syntezatorowych oraz klawiszowych. Niespełna kilkanaście dni temu miała premierę kolejna wersja tego właśnie produktu, a razem z tą premierą w kolekcji pojawiły się cztery nowe instrumenty. Arturia usprawniła niektóre z dotychczasowych wtyczek, a poza tym usprawniany został program Analog Lab 3. W tym filmie opowiem Wam o nowych instrumentach, pokażę Wam, jak działają, co jest w nich interesującego, a także zaprezentuję Wam, jak te instrumenty brzmią. Zatem zacznijmy od pierwszej nowości, czyli wersji trzeciej programu Analog Lab 3. Tak jak widzicie, został odświeżony design i layout tego programu, natomiast struktura pozostała mniej więcej taka sama. Design jest nieco bardziej nowoczesny, można powiedzieć metaliczny i minimalistyczny, natomiast wszystko wciąż jest bardzo przejrzyste i zaprezentowane w wygodny i fajny sposób. Tak jak widzicie, po lewej stronie mamy do wyboru kategorie, dzięki którym możemy filtrować nasze brzmienia. Ja do tego używam kontrolera Minilab MK2, który po podłączeniu go do komputera mapuje się właśnie z tym softwarem. I są tutaj takie dwa pokrętła, które służą właśnie do nawigacji po tej przeglądarce. Tak jak widzicie, do wyboru mamy widok syntezatorów, pianin, organów oraz multiinstrumentów. Jeżeli chodzi o Analog Lab 2, to w lewym górnym rogu widzimy, że możemy na przykład zwiększyć wielkość naszej wtyczki w programie. Możemy też importować i eksportować presety oraz zapisywać obecne ustawienia. Kolejną rzeczą jest środkowa strefa, po której nawigować możemy drugim pokrętłem, jeżeli mamy kontroler taki jak Analog Lab 2 lub Keylab Essential. I z tej listy wybieramy sobie presety, które wyfiltrowaliśmy wcześniej, poruszając się tutaj po kategoriach. Dla przykładu, powiedzmy, że chciałbym wyfiltrować wszystkie presety klawiszowe. Przyciskam kategorię Keys i teraz lewym pokrętłem, poruszając się po liście, mam dostęp do wszystkich presetów, które są klawiszowe. No i weźmy na przykład, wybierzmy sobie Additive Piano. Brzmi ono właśnie w ten sposób. A zatem w ten sposób mniej więcej wygląda nowa wersja programu. Tak jak widzimy, po lewej stronie, po prawej stronie wyświetla się instrument, z którego pochodzi dany wyfiltrowany preset, a na dole mamy sekcję encoderów oraz klawiaturę. Ponadto na samym dole pod klawiaturą widzimy, że możemy wybrać sobie kontroler, z którym współpracować będzie nasz software Analog Lab 3. Warto dodać również, że parametry, które widzimy tutaj w tej części, od razu mapują się z pokrętłami kontrolerów Minilab MK2 czy Keylab Essential. Także jest to bardzo, bardzo fajny i wygodny sposób do pracy. Tyle o Analog Lab 3. Przejdźmy dalej do kolejnego instrumentu. Jednym z czterech nowych instrumentów, które Arturia zaprezentowała w nowej wersji V Collection, jest ten oto klasyczny syntezator cyfrowy, który działa na zasadzie syntezy FM, czyli DX7. Jak wiadomo, jest to symulacja słynnego produktu Yamahy, czyli Yamaha DX7. Jest to jeden z pierwszych masowo produkowanych i przyjętych z tak wielkim sukcesem syntezatorów cyfrowych z początku lat 80.
No i tak jak widzimy, Arturia odwzorowała ten instrument. Panel przedni prezentuje się w ten sposób. Po lewej stronie mamy możliwość kontroli głośności. Ponadto mamy też fadery, które możemy zmapować do wybranych przez nas parametrów, które są dostępne w trybie edycji. Ponadto na samym środku mamy do wyboru algorytmy. W wersji Arturii jest ich do wyboru 32, także bardzo szeroki zakres możliwości modulacji operatorów. Mamy też podstawowe funkcje takie jak feedback, obwiednia wysokości tonu, portamento. No i co ciekawe, na przednim panelu jest też arpeggiator, czyli coś, czego DX7 w wersji pierwotnej nie miała. Ponadto widzimy, że mamy też dostęp do parametrów takich jak transpose tuning, a także do pokręteł modulacji. Ok, natomiast zobaczmy, jak prezentuje się Yamaha DX7V w wersji Arturii po rozwinięciu właśnie tego trybu edycji. No, jak widzimy, Arturia postarała się, aby dodać tutaj od siebie bardzo wiele istotnych elementów. Do wyboru mamy 6 operatorów, które znajdują się po tej stronie. Każdy z operatorów ma tutaj przypisane kilka funkcji, takich jak częstotliwość, poziom głośności. Ponadto możemy też te operatory kopiować wedle własnego uznania. W obecnym trybie, tak zwanym trybie overview, przedstawione są najważniejsze funkcje wszystkich trybów edycji. No i tak jak widzimy, mamy tutaj również obwiednię, która działa na zasadzie jednej obwiedni przypisanej do jednego operatora, czyli 6 operatorów. Każdy z nich ma swoją indywidualną obwiednię, co daje super możliwości edycji i uzyskiwania interesujących dźwięków. Tak jak widzimy, mamy tutaj strefę oscylatora do wyboru, przeróżne przebiegi fal, możliwość zestrojenia tych fal. Jest także sekcja filtra, feedback, panorama oraz pozostałe funkcje takie jak tryb polifonii czy tryb monofoniczny. Idąc dalej, mamy główny widok naszych obwiedni, dostęp do obwiedni dla każdego z operatorów. Mamy też dostęp do funkcji takich jak częstotliwość skalowania. Kolejny z trybów to tryb modulacji. No i tak jak widzimy, mamy do wyboru 2, 4, 6, 8 źródeł oraz 8 destynacji w trybie numer 1. Kolejny tryb, można powiedzieć, bank modulacji, to kolejne 8 źródeł i destynacji. Następnie mamy kolejną ósemkę, także do wyboru w sumie aż 24 źródła modulacji i destynacji. Także daje to spore możliwości, jeżeli chodzi o manipulację naszym dźwiękiem. Ponadto DX7 od Arturii również oferuje LFO i sequencer. Kolejny tryb obwiedni, no i tryb efektów, który pozwala nam wykorzystać aż 8, przepraszam, 4 efekty na raz. No i do wyboru mamy efekty takie jak phaser, flanger, analogowy delay, chorus, reverb, parametryczne EQ, filtr, overdrive, destroy i kompresor. Także bardzo bogate wnętrze DX7. Sprawdźmy, jak to wszystko brzmi.
bardzo wielowarstwowe i bogate brzmienie, bardzo interesujący design oraz wiele interesujących i ciekawych funkcji wewnątrz edytora. Tak właśnie wygląda DX7. Przejdźmy dalej. Kolejnym z instrumentów jest legendarny instrument modularny z lat 60. zaprojektowany przez jednego z ojców chrzestnych syntezy modularnej, Don Buchla. Instrument nazywa się Buchla Easel i jest bardzo wiernym odwzorowaniem tegoż właśnie syntezatora. Tak jak widzimy, jest to syntezator semimodularny, a zatem skierowany bardziej w stronę osób, które poszukują nieco bardziej eksperymentalnej strony syntezy. Posłuchamy sobie, jak brzmi właśnie ten sprzęt. Idąc dalej, kolejnym z instrumentów przygotowanym przez francuskiego producenta jest emulacja właściwie pierwszego poważnego samplera z przełomu lat 70. i 80., czyli CME Fairlight. Tak jak widzimy, panel przedni prezentuje się identycznie jak pierwowzór. Do wyboru mamy klawiaturę numeryczną, no i ekran z rysikiem oraz komputer z dosyć na dzisiejsze czasy zabawną ilością RAMu. Także dokładne odwzorowanie samplera, który był dosyć pionierskim sprzętem wykorzystywanym między innymi przez Herbiego Hancocka czy Petera Gabriela. Jeżeli chcemy, w ogóle nie musimy opuszczać tego trybu. Tak naprawdę możemy rozpocząć grę na tym syntezatorze w tym trybie. Mamy tutaj, tak jak widzimy, możliwość manipulacji podstawowymi funkcjami samplera, takimi jak filtr, sample start, prędkość vibrato, nasycenie vibrato, atak. No i tak jak widzimy, jeżeli byśmy chcieli, możemy sobie manipulować brzmienie w ogóle bez wchodzenia w bardziej zaawansowane funkcje, natomiast oczywiście my nie powstrzymamy się od tego, aby to zrobić. Tak jak widzimy na ekranie, dzieje się coś interesującego i w momencie, kiedy klikniemy w ten ekran, zostaniemy przenoszeni w ten rozszerzony tryb samplera, który nam Arturia właśnie przygotowała. No i tak jak widzimy, mamy tutaj cztery części. Ten interfejs podzielony jest na część samplingu oraz syntezy. Tak jak widzimy, mamy tutaj naszą próbkę. Możemy sobie ją loopować, ustawiać początek i koniec naszego sampla, czyli podstawowe funkcje samplera. Ponadto mamy tutaj sekcje takie jak tuner, obwiednio, vibrato czy portamento. Ponadto jest też syntezator, który działa
Zgodnie z założeniami, jakie towarzyszyły pierwowzorowi tego właśnie sprzętu, mam do wyboru kilka parametrów dotyczących wysokości dźwięku, ataku, odpowiedni czy efektu vibrato. I tak jak widzimy, na razie mamy załadowany tylko jeden dźwięk, natomiast jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie załadować przeróżne brzmienia, własne nasze dźwięki, które sobie kolekcjonujemy. Możemy na przykład wziąć ten dźwięk. O, i teraz słyszymy, że oprócz dźwięku o nazwie Sarar wybrzmiewa również nasz dzwoneczek. Także w sumie możemy załadować 8 takich, przepraszam, 10 takich brzmień. I jest to o tyle ciekawe, że gdy przejdziemy do następnej sekcji sekwencera, widzimy, że możemy programować każdą ze ścieżek indywidualnie, co z pewnością daje duże możliwości pod kątem budowania interesujących sekwencji. Następna sekcja to mixer, czyli ponownie dosyć duża możliwość manipulacji każdego z dźwięków i z elementów. Jest także sekcja tune map, która pozwala zdecydować, jak szeroki będzie zakres skali chromatycznej, która będzie odgrywała nasz sample. Posłuchajmy innych brzmień jeszcze, które znajdują się w klasyczne dźwięki. Bardzo ładne, bogate pady. Dźwięki przypominające brzmienia z filmów science fiction. Także dla osób poszukujących eksperymentów, tworzących, zajmujących się sound designem czy muzyką pod wideo, na pewno interesujące wyzwanie. Idąc dalej, ostatnim, czwartym nowym instrumentem jest klawinet, czyli frajda dla wszystkich fanatyków muzyki funkowej, James Brown. To są właśnie te muzyczne klimaty, które towarzyszą temu instrumentowi. No i tak jak widzimy, instrument jest dosyć rzeczywiście realistycznie odwzorowany. Do tego mamy tutaj dostępny wzmacniacz z podstawowymi parametrami: poziom głośności, korekcja, góra, dół, środek, reverb, prędkość naszego efektu. Ponadto mamy też do wyboru kostki, które wyglądają bardzo interesująco, odwzorowane właśnie tak, jak wyglądałyby w rzeczywistości, co zawsze dodaje jakiegoś tam elementu frajdy przy całej pracy z instrumentem. Mimo tego, że klawinet oczywiście ograniczony jest do tworzenia konkretnej barwy, to dzięki temu, że mamy do wyboru dużo efektów i dlatego wzmacniacz, te brzmienia mogą być bardzo fajnie przetwarzane przez filtry, chorus, delay czy kompresor. Ponadto, jeżeli otworzymy sobie klapę, do tego mamy do wyboru ilość wychwytywanego szumu, możemy zwiększyć lub zmniejszyć dynamikę, zdecydować o wysokości tonu, o długości wybrzmiewania oraz o rezonansie. Także podstawowe narzędzie, natomiast dzięki temu, jak zostało ubarwione przez Arturię, daje super, super możliwości wszystkim tym, którzy są zakochani w takim brzmieniu i taką muzykę chcieliby tworzyć. Ostatnia rzecz, którą pokażę, to piano V2,
które zostało zaupgradowane od poprzedniej wersji. Brzmi mniej więcej w ten sposób. Jest tu kilka ciekawych presetów. Bardzo, bardzo interesujące brzmienie, wysokiej jakości, dźwięki przypominające rzeczywisty, prawdziwy fortepian, także również świetny, świetny produkt dla tych, którzy poszukują tego typu barw. Podsumowując, V Collection 6 to cztery nowe instrumenty, odświeżony Analog Lab 3, a także nowa wersja wtyczki piano. Bardzo interesujący i ciekawy produkt dla wszystkich tych, którzy poszukują nowoczesnych brzmień z możliwością inspiracji latami 70., 80. Nowe wtyczki są bardzo dobrze odwzorowane, a do tego mają też w sobie coś ekstra, co pozwala na tworzenie brzmień niestandardowych, nowych, popychających nasze produkcje do przodu. Tego Wam właśnie życzę, aby Wasze produkcje przy pracy z V Collection wskakiwały na wyższy poziom. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tym produkcie, zapraszamy na naszą stronę www.audiotechpro.pl. Dzięki i do zobaczenia.